Rozgłośnia Polska, Międzynarodowego Radia Białoruś, nasz cykl Rozmowy Polaków, Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moim Państwa gościem dzisiaj jest nasz rodak Karol Niemacewicz, filozof, historyk, publicysta, prowadzący na YouTubie kanał o nazwie, bardzo swojskiej nazwie, Gargul. Dzień dobry Panie Karolu, witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, ponieważ Pan Karol jest z nami po raz pierwszy na ekranie, no jeżeli chodzi o rozgłośnię radiową, to nie ma to najmniejszego znaczenia, natomiast dla naszych widzów, no niestety nie udało nam się z Panem Karolem połączyć wizualnie tylko audio, więc niestety będzie do dyspozycji tylko zdjęcie Pana Karola. Ja tylko dodam, że Pan Karol interesuje się filozofią polityki, mechanizmami propagandy, historią Podlasia oraz relacjami polsko-białoruskimi. Czy chciałby Pan coś jeszcze o sobie więcej powiedzieć? Zapraszam Panie Karolu, bardzo proszę. No cóż, jestem mieszkańcem Podlasia, w związku z czym te związki z Białorusią są wielowektorowe, wielosekcjonalne, zarówno religijne, etniczne, historyczne. Między innymi właśnie w tym celu utworzyłem kanał Kargul, żeby popularyzować informacje na temat tego regionu, jak i też nadać mu pewną wokalność w mediach masowych, ponieważ widzimy, że z jednej strony Podlasie jest przedmiotem polityki, ale nie jest podmiotem w tej polityce. I od wielu lat, a w szczególności od 2021 roku, obserwujemy pewną instrumentalizację Podlasia jako regionu, jak mieszkańców Podlasia, jako obywateli i generalnie utratę stopniową podmiotowości tego środowiska. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze chciałbym, może Pan tego i widzowie jeszcze tego nie dosłyszeli, bo to jest dosyć i popularne, i niepopularne. Wiem, że wiele osób po prostu nie ogląda już telewizji, ale warto wspomnieć. Otóż Pan Kosiniak-Kamysz wspomniał w wystąpieniu sejmowym, to już jakiś kawałek czasu temu, że do tej pory Podlasie żyło z granicy. No i teraz według jego pomysłu to Podlasie nadal będzie żyło z granicy, ale nie z tej otwartej, tylko z tej zamkniętej. Jak wykrzyczał, zatrudnią w polskie firmy, zatrudnią Polaków i będą budować jeszcze mocniejszy żelazny płot. No i tutaj właśnie chciałbym przejść do takiego wątku, bo z jednej strony zostawmy sobie, to ja jestem taki wielowątkowy, ale wiem, już mnie uprzedzano i pisano, żebym nie był wielowątkowy, żebym się skupiał na jednym tematu i przechodził krok po kroku. Dobrze, więc tak zrobimy. No więc zacznijmy od prostego pytania. Czy tarcza przeciwko wschodowi to jest rzeczywiście tarcza, czy tylko zardzewiały płot reżimu z Warszawy? No to ja może zacznę od tego, że być może nasi słuchacze nie wiedzą jeszcze, o jaką w ogóle tarczę chodzi. Chodzi o operację kryptonim Tarcza Wschód, którą zapowiedział Tusk kilka dni temu, że zbuduje za 10 miliardów kolejną sieć fortyfikacji na pograniczu polsko-białoruskim w ramach polityki militaryzacji tejże granicy. No i tutaj ja oczywiście zaproponowałem jako tytuł też audycji kiedyś, jak tam się umawialiśmy, żeby wybrać tak Tarcza Wschód czy Wschodni Wał. I moi tutaj komentujący zauważyli pewną ironię stojącą za tym, ponieważ samo pojęcie wschodniego wału, mimo że ja sugerowałem w kontekście wałów finansowych, no to jednocześnie ma to inspirację historyczną, to znaczy wschodni wał był budowany przez hitlerowców po klęsce pod Kurskiem, tak, jako wielki mur mający tutaj ograniczyć właśnie terytorium Estonii, tam Łotwy, przecinając Białoruś i tam nad właśnie Dnieprem. Także jest pewna inspiracja historyczna, tak myślę, związana właśnie z tymi fortyfikacjami, bo też nie można patrzeć na te fortyfikacje warszawskie jako na coś izolowanego, tak? To są też fortyfikacje oczywiście, które tworzy rząd w Wilnie czy ekipa z Łotwy, jako pewna sieć fortyfikacji w ramach militaryzacji granicy z Rosją i Białorusią. Jednocześnie, gdybyśmy zapytali mieszkańców regionu o to, jak oni odbierają tę decyzję, to przede wszystkim uznają, że jest tutaj głęboki aspekt korupcyjny. To znaczy, że po prostu PiS dał zarobić swoim na budowie tych fortyfikacji, na tych bardzo szemranych, bo pod pretekstem przecież specjalnych sytuacji granicznych tworzonych w przetargach na budowę tej granicy. No a z kolei teraz Platforma musi swoim, tak, przelać odpowiednie środki finansowe, żeby zbudować takie fortyfikacje.
Zauważmy jednocześnie, że te fortyfikacje nigdy nie będą spełniać całkowicie swojej roli, chociażby tej roli wojskowej, ponieważ no, czołgu nie zatrzyma ani siatka, ani pręty metalowe nie zatrzymają, tak, ani rakiety, ani czołgu, ani helikopteru, więc jest to przede wszystkim cios w środowisko naturalne i cios w osoby nieuzbrojone, tak, no przede wszystkim tych imigrantów właśnie, którzy próbują przejść przez ten szlak rosyjsko-białoruski na terytorium Unii Europejskiej. Jest to więc przede wszystkim element takiej retoryki konfrontacji i chęci zbudowania trwałych elementów symbolizujących właśnie to rozgraniczenie, tą retorykę budowy twierdzy Europa, znanej również wiadomo z jakiego okresu, przeciwko jakimś tam nieokreślonym hordom ze wschodu. W tym sensie PiS, Platforma kontynuuje politykę PiS-u, politykę konfrontacji i politykę tak naprawdę wyniszczania regionu podlaskiego pod pretekstem oczywiście tworzenia bezpieczeństwa. Nie jest to budowanie jednak bezpieczeństwa, bo elementami charakterystycznymi regionu podlaskiego chociażby było środowisko jego naturalne, które jest obecnie właśnie niszczone w ramach budowy tychże fortyfikacji, o czym powiemy pewnie więcej trochę później. Więc tyle słowem wstępu. Dziękuję, panie Karolu. Ja tylko jeszcze dodam historycznie, że do linii Zygfryda, do wału atlantyckiego była jeszcze tak zwana wschodnia linia Wotana, trochę dziurawa, ale znajdująca się na Dnieprze, też miała powstrzymać. Był jeszcze wał pomorski i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj wiele historycznych odniesień. Ale tutaj także w tym, co pan powiedział, pojawiły się dodatkowe wątki. Kiedyś mieliśmy mur berliński i żelazną kurtynę i rzeczywiście te granice były mocne, mocno dzieliły wschód z zachodem. Dzisiaj widzimy, że zachód zbankrutował, że zachód pokazał swoje prawdziwe oblicze i to nie są moje słowa, to są słowa zasłyszane wiele lat temu i wiele lat temu na Dolnym Śląsku już mówiono, że ten mur, właśnie nie mur, bo to jest zwykły płot, kiedyś był mur, dzisiaj tylko na płot ten reżim stać, więc ten płot, to nie jest po to, żeby zatrzymać Białorusinów, to nie jest po to, żeby zatrzymać jakąś armię. Ten płot jest po to, żeby Polacy nie uciekali na wschód. A ja mam wiele takich informacji, które do mnie docierają dziesiątki dziennie i Polacy proszą mnie o pomoc w ucieczce do Białorusi. Taka jest brutalna rzeczywistość. Reżim zdał sobie sprawę z tego, że te nastroje społeczne są odwrotne do tej uśmiechniętej TVN-owskiej i TV-owskiej propagandy, czy też tej mainstreamowej propagandy, więc ja tak zaczynam się mocno zastanawiać, czy przypadkiem reżim, sztucznie tworząc wroga, tworząc granice właśnie na tym Bugu, na Polesiu, no czy ten nasz reżim tak naprawdę, przepraszam, na Podlasiu, nie na Polesiu, czy ten nasz reżim tak naprawdę nie pokazuje swojej słabości, bo przecież i Zachód, i my, którzy jesteśmy kolonią Zachodu, tak naprawdę widocznie przechodzimy do defensywy. Ukraina się nie udała, Afryka stracona, Izrael nie wygrał nic, 160 państw świata stoi przeciwko 40 kilkom państwom z Zachodu. No widać wyraźnie, że Zachód, budując mury, nie tylko buduje nowe oblicze reżimu, ale przede wszystkim przechodzi do defensywy. I tutaj właśnie chciałem skupić się, czy też wykorzystać pana zdolności w filozofii politycznej, czy też w mechanizmach propagandy, bo tu jest wiele wątków. Czy mógłby się pan odnieść do tego, co przed chwilą powiedziałem? Bardzo, po pierwsze, bardzo słuszna obserwacja związana z tym, że budowanie trwałych fortyfikacji przy współczesnych środkach bojowych jest no, strategicznie niekorzystne, tak, i strategicznie nieudolne. No właśnie pan powiedział, linia Zygfryda, linia Maginota też, no wiele takich przykładów można by wskazywać. To jeden element. Drugi element to jest taki, że wraz z dojściem Tuska do władzy, no to zauważmy, że kiedy Tusk był tak zwany prezydentem Europy, on był właśnie, jego środowisko polityczne, z którym był wtedy związany, promotorami takiej polityki, nazwijmy to dotacji, żeby powstrzymywać migrację. Chociażby taką dotację unijną dostawała Turcja, czy różni wataszkowie w Libii. Jak widać, wtedy standardy demokratyczne im nie przeszkadzały, żeby finansować taką metodę zwalczania imigracji. Więc pytanie się pojawia, dlaczego Rosja i Białoruś oczywiście takich dotacji nie otrzymują. No oczywiście odpowiedzią na to jest rehabilitacja faszystowska,
faszyzmu w Europie, generalne przyjęcie polityki właśnie konfrontacyjnej względem tego bloku wschodniego oraz, no właśnie, dlaczego ta polityka konfrontacji przeciwko blokowi wschodniemu się nasila. Ona ogólnie się wynika, tak jak już pan wspomniał, z porażką projektu kolonialnego, neokolonialnego przede wszystkim francuskiego w Afryce, co jest oczywiście związane z tym, że Rosja chociażby wspiera różne suwerenistyczne rządy w tamtych środowiskach. Oczywiście to, czy są to rządy demokratyczne, czy wojskowe, nie ma tutaj znaczenia dla tej dynamiki, ale sam fakt wypierania europejskich karteli i dominacji finansowej w Afryce Centralnej i Zachodniej jest pewnego rodzaju historyczną porażką tej formacji właśnie europejskiej. W związku z tym, wraz kiedy Europa traci, europejskie kartele tracą swoje zdobycza na rynkach tych, nazwijmy to, kolonialnych, zamorskich, południowych, no to wtedy oczywiście pojawia się to, co zawsze mówią środowiska zwolenników federalizacji Europy. To znaczy, że Europa musi stać się jednolitym w jakimś sensie blokiem polityczno-wojskowym, który będzie trzecią siłą między Stanami Zjednoczonymi, a tam Chinami czy Rosją. Oni tam różnie tam definiują tego drugiego oponenta. I zawsze to jest wskazywane właśnie jako pewnego rodzaju zamknięcie. Ale dlaczego to zamknięcie ma mieć miejsce? No bo właśnie te interesy kolonialne są coraz bardziej chwiejne, niepewne. I odpowiedzią na to ma być zwrot taki wewnętrzny w stronę zaciśnięcia się Unii Europejskiej. No i oczywiście wejście w dynamikę właśnie tej konfrontacji blokowej. I dokładnie to się dzieje pod pretekstem walki z Rosją w Afryce. Tak, środowiska i kartele europejskie przystępują do działań przeciwko Rosji i Białorusi na odcinku wschodnim. Jest to pewna dynamika, która również już miała miejsce w latach 40., kiedy to środowisko, tak, my bardzo często myślimy o tym, że tam, wiadomo, Hitler i tak dalej, to był jakiś przeciwnik, on był przeciwnikiem dla Słowian, tak, a nie był przeciwnikiem dla Europy jako takiej. No bo on Europę zjednoczy, tak, latem 40 roku już i Hiszpania, i Francja, i wszystkie te kulturalne, cywilizowane narody Europy Zachodniej były w jednym bloku gospodarczo-wojskowym. I właśnie wtedy nastąpiło zwrot na konfrontację ze Związkiem Radzieckim, no bo chodziło o to, że było trzeba pozyskać te drugie dodatkowe rynki do zdobycia na wschodzie, kolonialne, bo te rynki afrykańskie i azjatyckie były utracone w wyniku tam ekspansji, prawda, japońskiej i blokady morskiej angielskiej. Także pewna dynamika się powtarza, mimo że teoretycznie bardzo dużo się zmieniło, no bo oczywiście dzisiaj już nie rasizm, a liberalizm jest tą wiodącą ideologią tak na Zachodzie, no to mimo to przeciwnicy geopolitycznie, gdybyśmy spojrzeli na mapę świata, no to nagle się okazuje, że w ośrodkach natowskich dalej te cywilizowane, aryjskie narody to są dokładnie te same obszary geograficzne, które kiedyś były właśnie definiowane jako te cywilizowane aryjskie, tak? Te dzisiaj są one cywilizowane demokratyczno-liberalne jakoś tam. A z kolei tymi pod ludźmi są dokładnie te same obszary geograficzne, które kiedyś też były tak uznawane. Także wszystko się zmienia, żeby było tak jak tak po staremu. Czyli tyle się musi zmienić, żeby nic się nie zmieniło. Ja jeszcze tylko dodam, że do 2020 roku takie dotacje na powstrzymywanie migracji otrzymywała również Białoruś. Białoruś również otrzymywała w ramach porozumień między Polską, między Unią Europejską środki finansowe, w których no, mogła powstrzymywać ten napływ migrantów z różnych części świata. To jest jakby jedna rzecz i ja tutaj odnośnie tej polityki Zachodu, jak wspomniałem, która przechodzi do defensywy, która przegrywa od wielu, wielu lat na wszystkich frontach. Ja powiem tylko jedno, G7, czy też dawna potęga Zachodu dzisiaj to jest nic innego jak 15% terytorium świata, 6-7% światowej ludności, populacji i 90% światowych długów. Oni przecież zbankrutowali i teraz, jeżeli nie udało im się pokonać Białorusi, skolonizować, nie udało się za pomocą Ukrainy zniszczyć, skolonizować, podbić Rosji, muszą przejść do defensywy, zwłaszcza, że ta prowokacja ukraińska kosztowała ponad 2 biliony dolarów straty. Tych pieniędzy nie da się odzyskać, zwłaszcza, że Chiny i pozostałe kraje BRICS i sojusznicze no, nałożyły potężne i dotkliwe sankcje przeciwko Zachodowi. Zachód stracił również sojuszników w krajach arabskich, w Afryce, w Ameryce Południowej, w Afryce Środkowej, w Azji tylko została Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Korea Południowa i zbuntowana prowincja Tajwan. I właściwie to wszystko, co Zachodowi pozostało. Nic więcej, nawet tutaj w Europie Zachód już nawet nie jest spójny. Ale mam nadzieję, że pan, panie Karolu, da się zaprosić do takich rozmów w następnych audycjach i mam nadzieję, że pan zgodzi się brać udział stały w takich audycjach. Czy mogę pana o to poprosić?
Na pewno, jeżeli tematy będą interesujące, a myślę, że będą interesujące, no to się zgodzę, tak, jak najbardziej. No to dziękuję bardzo. W takim razie wracam do naszego wątku. No to wróćmy do polskiego płotu. Pamiętamy wszyscy tą słynną, wielką kampanię wyborczą w roku 2023. Tutaj Donald Tusk zapowiadał dzielnie, że będzie bronił polskich rolników przed ukraińskim zbożem, że on oczywiście nie zamierza prowadzić wojennej polityki Prawa i Sprawiedliwości, no bo to jest zgubne dla Polski i dla Polaków. Ja wiem, że to infantylne pytanie, niemniej jednak chciałbym, żeby pan skomentował, czy pan Donald Tusk dotrzymał przedwyborczych obietnic właśnie względem polityki wschodniej, bo dzisiaj o niej rozmawiamy. Dzisiaj można już spokojnie powiedzieć, że Donald Tusk nie dotrzymał żadnych obietnic, nie tylko w kwestii polityki wschodniej. Mianowicie obóz koalicji 13 grudnia, czy tam 15 października, jak to woli, złożył projekt tzw. 100 konkretów na 100 dni swoich rządów. No i okazało się, że po 100 dniach wyliczono to dość szczegółowo na różnych stronach, spełniono 6 postulatów. Oczywiście te postulaty związane były głównie z wezwaniami prokuratorskimi względem różnych aferzystów związanych z PiS-em i to głównie były tego typu kwestie, a inne kwestie, chociażby aborcyjna, tak, czy tam pigułek dzień po, no to wszystko to było przesuwane oczywiście dość jawnie na następne wybory, więc nie tylko oszustwo nastąpiło w kwestii właśnie polityki wschodniej, ale również wszystkie inne grupy tak zwanego antypisu są dzisiaj obecnie stosunkowo i sukcesywnie porzucane. Oczywiście jeżeli chodzi o samą kwestię granicy wschodniej, no to tutaj zauważmy, że kiedy budowano ten pierwszy mur, no to Donald Tusk dość ostro wypowiadał się na temat tej budowy, zresztą tak samo jak cały ten obóz Platformy przyjął wtedy retorykę takiego dość agresywnego humanizmu, tak, i właśnie uznawania budowy tego płotu za podłość. No widać jak po obecnych deklaracjach związanych z Tarczą Wschód, że wystarczyło dojść do władzy i nagle już tutaj najwyraźniej z ambasady amerykańskiej czy niemieckiej poszło polecenie, że no okej, doszliście na jednych hasłach do władzy, no ale teraz trzeba zacząć realizować politykę konfrontacji, tak, zaleconą, zapisaną w scenariuszu przez ambasadę, czy to właśnie niemiecko, czy amerykańską, w związku z czym nie nastąpiła znacząca zmiana. Również Donald Tusk zaczął teraz już mówić wprost, zresztą językiem PiS-u, tak, więc mówić o nazywać tą imigrację chociażby wojną hybrydową, czy też wchodzić w taką retorykę związaną z dehumanizacją tych właśnie imigrantów, no i oczywiście popieraniem wszystkich tutaj militarystycznych planów PiS-u. No, zaznaczmy oczywiście, że tutaj PiS oczywiście pełniąc rolę jednocześnie opozycji politycznej również próbuje prześcigiwać się z Platformą w swoich hasłach antywschodnich i chociażby obecnie mamy nową modę, czyli kłócenie się o to, czy należy to oprócz budowy płotu kolejne jego warstwy, dojść do tego również powinny na przykład fortyfikacje związane z minami, tak, i tutaj Morawiecki już ogłosił, że Polska powinna wyjść z porozumień ottawskich związanych właśnie z minowaniem, z używaniem min przeciwpiechotnych, no oczywiście to jest kolejnego rodzaju licytowanie się na to, kto zrobi większy przerzut finansowy, tak, związany z budową i rozbudową tych fortyfikacji. No i tutaj widzimy też głębokie nierozumienie tematu w ogóle tej rozmowy, no bo przypominam, że kiedy mówimy o tych fortyfikacjach, one chociażby przebiegają przez Białowieżę i takie pole minowe, no to jest również potencjalnie, gdzie one miałyby przebiegać, to po pierwsze, no a po drugie tam są zwierzęta na tyle duże, że mogłyby spokojnie takie miny, prawda, detonować, bo więc byłoby niszczenie środowiska również już nie tylko poprzez jego rozkopanie czy jego zabudowanie, rozciągnięcie jakiegoś drutu, ale również przez właśnie wysadzanie zwierząt przy pomocy min przeciwpiechotnych. Tyle w tej kwestii. A nie, to ja tutaj widzę jeszcze dodatkowy wątek, ale to już nie na dzisiaj, na inną rozmowę. No bo załóżmy taką sytuację. Przecież te miny trzeba kupić, te miny trzeba rozmieścić. Prawda? Nie tylko miny, ale także wiele, wiele innych środków bojowych trzeba będzie tam użyć. No to są przecież olbrzymie pieniądze do wydania w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym. Podkreślam to, co powiedziałem na początku. Amerykanie stracili rynki zbytu w 160 krajach świata. Teraz Polacy muszą ponieść ciężar utraconych rynków zbytu za wywołaną wojnę na Ukrainie. Ale to jest zupełnie
inny temat na inną rozmowę. Mam tutaj zanotowane, więc mam nadzieję, że uda się Pan namówić również i na ten wątek. Ja tak tylko dodam, to mój ulubiony przykład. Jeden Abrams, ponad 20-30-letni z Demobilu, kosztuje 10 milionów złotych, a polski podatnik płaci 100 milionów ponad, czyli 1000% drożej. I tak wyglądają wszystkie zbrojenia związane z zakupem uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych, właściwie muzealnego uzbrojenia. Ale teraz chciałbym wrócić do naszego podwórka. Jak polityka Tuska jest odbierana w społeczeństwie? To jest chyba najważniejszy wątek naszej dzisiejszej audycji, ponieważ uśmiechnięta Polska chyba nie ma nic wspólnego z tym, co myślą Polacy na samych dołach i na średnim szczeblu. Powszechne jest przede wszystkim rozczarowanie polityką koalicji 13 grudnia czy tam 15 października. Jest powszechne poczucie oszustwa oraz przede wszystkim głębokich kłamstw. A przy czym oczywiście te kłamstwa polegają na tym, że nie doszło do radykalnej zmiany kursu politycznego po tym, co robił PiS. To przede wszystkim o to chodzi, a jednocześnie widzimy, że teraz różne brudy, tak, różne problemy chociażby ekonomiczne, które PiS zakopywał, będą z kolei wychodzić na jaw. Te różne trupy z szafy związane chociażby z cenami energii czy cenami żywności. W związku z czym istnieje przede wszystkim właśnie ogromne rozczarowanie tego, że nie doszło do dużych zmian. Dodajmy oczywiście, że jeżeli chodzi o sam region Podlasia, dodatkowo obóz Platformy zdobył tutaj ostatnio władzę, to jest tam sprzed 2 tygodni informacja, tak, w wyniku głębokiej korupcji politycznej, więc tutaj to rozczarowanie jest jeszcze większe. No bo przypomnijmy, że właśnie w sejmiku województwa podlaskiego miała być sytuacja PAT-u, w którym to władzę przejmuje nad tym sejmikiem PiS w porozumieniu z jednym posłem z Konfederacji. Ale się okazało, że Platforma przekupiła 2 posłów PiS-u i oni zmienili stronę, zasilając właśnie te struktury Platformy w zamian za stołki. W związku z czym tutaj jeszcze jest właśnie kwestia korupcji politycznej, tego, że tak jak w pierwszej Rzeczypospolitej, tak familia Truskolaskich kupiła sobie posłów na sejmik. Co oczywiście buduje dodatkowe rozczarowanie. Dodajmy również, że też mieliśmy chociażby 15 października do czynienia z referendum, słynnym referendum, które się odbyło, gdzie również padło pytanie chociażby o granice. No i wtedy mieliśmy pierwszą taką próbę właśnie podjęcia i ocenienia tego, czy faktycznie ta polityka konfrontacji ma poparcie społeczne. No i wiemy doskonale, że to referendum było wtedy zbojkotowane przez środowisko Platformy, zaś PiS próbował właśnie zachęcać, żeby tam iść, no i żeby głosować oczywiście na nie, żeby to stworzyć taką absurdalną sytuację, gdzie to Polacy są przeciwko, prawda, polityce tam Unii Europejskiej, przeciwko zniesieniu tej granicy, przeciwko polityce tam przyjmowania tych imigrantów i tak dalej. Generalnie różne tematy starano się powiązać, ponieważ generalnie w polskim systemie politycznym wykształciła się nowa tradycja, zaczął ją Komorowski, żeby wyprowadzać pieniądze pod pretekstem organizowania referendum. Tak? No i później się takie różne potworki tworzy, żeby tworzyć z pytaniami, które są pytaniami nie, tak stworzonymi, że niezależnie od wyniku można go dowolnie interpretować. Czego doskonałym przykładem byłoby chociażby pytanie o wiek emerytalny, gdzie zapytano, czy jesteś za zrównaniem wieku emerytalnego na 65 lat. No i teraz jak głosowaliście przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego na 65 lat, no to ja informuję, że w tym samym czasie nie głosowaliście na zrównanie wieku emerytalnego na lat 70, 68, 63, tak? Więc jest to dowolnie interpretowane. Warszawa może robić z tym, co chce. Ale generalnie takie działania są wyłącznie właśnie tworzone po to, żeby mieć pieniądze do rozdania w ramach kampanii przedwyborczych. I referendum zostało jako instytucja demokratyczna całkowicie tutaj zużyte, wyrzucone, tak, za burtę jako faktycznie jakiś element oceny nastrojów społecznych. Dlatego też wśród niektórych środowisk regionalnych Podlaski pojawił się pomysł, żeby zgłosić program, postulat referendum regionalnego, które dotyczyłoby wyłącznie regionu Podlasia i tam byłyby 2 pytania, mianowicie pytanie pierwsze dotyczące tego, czy jesteś za dalszą militaryzacją granicy i niszczeniem Puszczy Białowieskiej,
A drugie pytanie, czy jesteś za normalizacją stosunków z Białorusią? Bo powiedzmy sobie wprost, że koszty budowania fortyfikacji na granicy to może być i 10 miliardów, i 30 miliardów, i 100 miliardów, a koszt resetu stosunków z Białorusią i ich normalizacji to jest 0 złotych. Ja się z panem zgadzam, niemniej te 10, czy 20, czy 30 miliardów bardzo pachnie władcom Polski zza oceanu i to są pieniądze, które będzie można ukraść pod byle pretekstem. A ja chciałbym pana zapytać tak w szczegółach, co sami mieszkańcy regionu na ten temat mówią, bo spotyka się pan z nimi, rozmawia pan z nimi, słyszy pan różne opinie i właśnie te opinie chyba w tym wszystkim byłyby najciekawsze. Czy może pan jakieś opinie zaprezentować wynikające z rozmów, jakie pan przeprowadzał? Przede wszystkim jest to przekonanie właśnie o tym, że jest to forma zadowolenia pewnej grupy, no powiedzmy takiej resortowej, prawda, silnych w regionach, również przekupstwa właśnie politycznego pod pretekstem organizowania przetargów na budowę tych kolejnych prac fortyfikacyjnych, która będzie z formą z kolei zadowolenia za poparcie wyborcze. Przede wszystkim właśnie tej klasy takiej urzędniczej, biznesmenów lokalnych. Oczywiście są to nowi biznesmeni, prawda, nie ci związani z eksportem na Białoruś, którzy, prawda, przez ostatnie 30 lat tutaj funkcjonowali, tylko jacyś właśnie tacy nowi, powiązani chociażby z MON-em, biznesmeni, którzy będą fortyfikatorami tej granicy. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że tam 100% populacji jest przeciwko budowaniu tej fortyfikacji, ponieważ wiadomo, że w regionie jest dość duża infiltracja przez propagandę TVP między innymi i to sprawia, że no i przez to region jest oczywiście przez wiele miesięcy był i lat bazą tak zwanego ludu pisowskiego, a z kolei również takiej agresywnej rusofobii, co jest oczywiście niczym nieumotywowane w świetle faktów historycznych tego, jaką region ma przeszłość, tak? On zawsze był bliżej Białorusi niż Polski, jakkolwiek by to kontrowersyjnie dzisiaj nie brzmiało, no ale taka jest prawda, że mamy liczne przykłady z historii, kiedy to region Podlasia wybierał związki z Białorusią, chociażby październik 1939 roku i Zgromadzenie Zachodniej Białorusi, prawda, które miało miejsce w Białymstoku. Także są różne tego rodzaju przykłady, no ale dzisiaj, na dzisiejszy moment, to faktycznie są liczne tutaj elementy również popierające tą politykę rządową, wynikające z zwykłego strachu i tego, jak Warszawa buduje wizerunek chociażby imigrantów, czy samego ustroju politycznego, jaki istnieje w Republice Białorusi. To ja bym tutaj chciał odnieść jeszcze na chwilę do tego, co pan powiedział. Ja tutaj widzę, że istnieje wyraźny podział. Podział na tych, którzy są u władzy i są z władzą związani i czy rzeczywiście mają miliardy powodów, aby być rusofobami, aby popierać podziały, aby popierać budowę bezwartościowych fortyfikacji i tak dalej, oraz na tych, którzy nie mają z tym nic wspólnego i tych podejrzewam jest zdecydowana większość. No i tutaj widzę nie tylko dwie Polski, nie tylko dwa rodzaje społeczne, dwa rodzaje, dwie kasty społeczne, ale tutaj właśnie jest takie pytanie dodatkowe, czy ten dół, który absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, nie ma w tym żadnego interesu, wręcz przeciwnie, działa to przeciwko jego interesowi, czy ta część społeczeństwa, czy ona nie przejawia przejawów buntu już, bo to tak już można nazwać, przecież to, co się dzieje w propagandzie aktualnie, no to wyraźnie widać, że rząd doszedł no, do wniosku, że społeczeństwo zaczyna się mocno buntować, stąd ta nerwowa i paniczna reakcja na wszystko, co jest związane ze wschodem. Więc jest kilka elementów z tym związanych. Po pierwsze mamy szerszy kontekst historyczny związany z tym, że Warszawa co do zasady nie uznaje Podlasia za, że tak powiem, część swojego organizmu politycznego. Tak? To zawsze bardzo często, jak czytamy warszawskich geopolitykerów chociażby, to oni zawsze teoretyzują na zasadzie, a co by było, gdyby w Hajnówce, czy w Suwałkach, czy gdzieś tam w innym właśnie Białymstoku została powołana, wszedł Wagner z Białorusi i powołał, prawda, tą Podlaską Republikę Ludową. Bardzo często taki scenariusz oni głoszą, wynika i zastanawia się, z czego on wynika, tak? Dlaczego nie gdzieś tam, powiedzmy, bardziej na południe, chociażby gdzieś na Podkarpaciu miałoby się takie coś odbywać. No oczywiście odpowiedź na to jest taka, że istnieje długowieczny, przynajmniej wieloletni, tak, zatarg, powiedzmy, jakiś taki historyczno
polityczny, tak, między tą ludnością właśnie na Podlasiu a Warszawą, związany chociażby z tym, że najprostszy przykład, Warszawa próbuje budować między innymi swoją politykę historyczną na kulcie żołnierzy wyklętych, a wszyscy doskonale wiemy, że na Podlasiu żołnierze wyklęci, tak zwani, chociażby związani z narodowymi siłami zbrojnymi, organizowali czystki etniczne ludności podlaskiej, prawda, chociażby w takich wsiach jak Zaleszany czy w Puchałach. Więc to jest jeden z elementów z tym związany i przez to istnieje długoterminowa taka niechęć Warszawy względem tej ludności podlaskiej. Na samym Podlasiu oczywiście, że istnieją przejawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, zarówno właśnie jeżeli chodzi o bojkot tych świąt tam związanych z żołnierzami wyklętymi, ale też związany właśnie z obecną sytuacją polityczną, czego przejawem jest chociażby działalność tych środowisk takich ekologicznych, bojkotujących z kolei przede wszystkim właśnie działalność na terytorium Puszczy Białowieskiej. Jeżeli chodzi o mógłbym zareklamować chociażby takie stowarzyszenie Nie dla Muru, które właśnie dokumentuje tego rodzaju patologię i co chwilę tam organizuje pikiety, gdzie zgłasza tego rodzaju przejawy, jak to polityka tej militaryzacji uszkadza środowisko naturalne, zabija zwierzęta i powoduje rosnące niezadowolenie przede wszystkim. Rozumiem. To w takim razie przejdźmy do kolejnego wątku. Pan go tutaj ładnie zaczął. Otóż jak reżim zza żelaznego płotu, ja uwielbiam to sformułowanie, bo rzeczywiście pasuje i do tego reżimu, i do sytuacji, a więc jak reżim zza żelaznego płotu przedstawia temat kryzysu granicznego? I to oczywiście robi za pomocą propagandy, więc jak to u Was wygląda, jak to u Was tą propagandę się zaszczepia, jakimi metodami? To jest jakby pierwszy człon pytania, a drugi człon pytania, czy w ten sposób reżim dąży do zalegalizowania, zwiększenia opresyjności, czyli też zwiększenia możliwości usankcjonowania prawnego, możliwości reżimu, czyli można dzisiaj na przykład bez kogoś za nawoływanie do pokoju skazać na 3 miesiące więzienia za to, że nawoływał do wojny. Można też więzić bez wyroku, bez nakazu aresztowania, bez dowodów. O tak po prostu, żeby złamać człowieka. Można mu zniszczyć firmę, zamknąć firmę, można go zwolnić z pracy, można zrobić wiele rzeczy. No to może przejdźmy raczej do pierwszego wątku, czyli jak reżim zza żelaznego płotu przedstawia propagandowo kryzys graniczny na granicy polsko-białoruskiej. Więc cała historia, jeżeli chodzi o kryzys, oczywiście zaczyna się we wsi Usnarz Górny, gdzie rozpoczęto pierwszą taką operację, mianowicie nagłaśniania tej sytuacji właśnie związanej z imigracją. Wcześniej ten temat w ogóle nie był poruszany, no i później nastąpiło rozbuchanie tego tematu imigracyjnego od Usnarza Górnego do, moim zdaniem, jakby symbolicznej takiej w kropce zbierającej po prostu wszystkie tropy, jakie mogą się pojawić w tej tematyce, czyli konferencji Błaszczaka i Kamińskiego z września 21. Ta konferencja stała się znana ze względu na to, że tam zorganizowano seans materiałów pedofilskich i zostało to nagłośnione. Więc główne tropy, jakie były w prezentacji imigrantów, jakie Warszawa chciała wtedy osiągnąć, to były wszystkie możliwe tropy, które były w retoryce antyimigracyjnej stosowane przez ostatnie tam wtedy poprzednie lata, w tych poprzednich kryzysach imigracyjnych, ale skonsolidowane w jedno. Oczywiście ja dla naszych tutaj słuchaczy przypominam, że tą rażącą dehumanizację w czasie tej konferencji organizowali ministrowie państwa członkowskiego NATO, więc to tak a propos tego, że NATO, prawda, stoi na wartości, na praw człowieka i tak dalej. No nie stoi. Czego rażącym przykładem była właśnie ta konferencja. No i więc tam jakie tropy się pojawiły? Po pierwsze, że to nie są ludzie, tylko to są pociski, mięsne rakiety, które Białoruś wystrzeliwuje w ramach wojny hybrydowej. No to jest zresztą osobny termin, który zaraz więcej powiem. Po drugie właśnie, że to są muzułmanie, a więc zapewne zoofile, tam pedofile i tak dalej. No i trzeci element, czyli że to są terroryści. Ewentualnie są to terroryści plus wyszkoleni przez KGB i to tak połączono w jedno. No i generalnie poszczególne elementy tej retoryki cały czas funkcjonują w odniesieniu do kwestii imigracji, tak, że przyjdą, zgwałcą, ukradną, są pewnie związani tam z jakimś ruchem terrorystycznym. Absolutna dehumanizacja tych ludzi, co jest dość śmieszne oczywiście w kontekście chociażby tej imigracji, która miała miejsce w 22 roku z Ukrainy, prawda, gdzie tam kilka milionów ludzi przejechało. Wtedy też zaczęła się nowa retoryka, mianowicie, że trzeba było właśnie poświęcić tych imigrantów ekonomicznych, którzy gdzieś tam siedzą na tych bagnach na granicy polsko-białoruskiej, no żeby tutaj zrobić miejsce w obozach dla uchodźców, prawda, dla tych z Ukrainy. No oczywiście dzisiaj wiemy, że mijają 2 lata, dalej reżim z Warszawy nie stworzył żadnych obozów dla uchodźców, a wszystko się rozstrzyga na zasadzie tego, że Ukraińcy przyjeżdżają i się w jakichś tam domach prywatnych po prostu lokują.
Co więcej, Warszawa wręcz uznała, że ta polityka braku obozu dla uchodźców jest wręcz ich zaletą, bo to jest jakaś taka nowa metoda zarządzania kryzysem uchodźczym na zasadzie tego, że właśnie nie tworzymy tej gettoizacji, tylko proszę bardzo, prawda, od razu zintegrowani ze społeczeństwem. No oczywiście to jest pewnego rodzaju retoryka mająca zrzucić odpowiedzialność ze strony rządu na społeczeństwo, żeby to ono samo zajmowało się kwestią właśnie tej masowej imigracji. No oczywiście jednocześnie ci imigranci znajdujący się na granicy polsko-białoruskiej podlegają pełnej właśnie dehumanizacji. Oni już nie są przedmiotem dla prywatnego osądu, powiedzmy, prywatnych działań oddolnych, no bo wbrew pozorom pojawiliby się ludzie, którzy byli gotowi wspierać tą imigrację, chociażby właśnie przez udostępnianie przestrzeni mieszkaniowej, ale właśnie tam już wprowadzono zarząd, prawda, ten policyjny, wojskowy, pałką, żeby po prostu móc wskazywać i budować retoryk konfrontacji, że to nie są ludzie, tylko to są właśnie jacyś sabotażyści przerzucani z Białorusi, żeby niszczyć Polskę. Oczywiście głównym tutaj szkodnikiem w Polsce nie jest wcale żaden imigrant, tylko są to władze z Warszawy, tak? No to one generują kolejne straty finansowe, kolejne straty środowiskowe swoją polityką. Wiele na to jest dowodów i przykładów, więc przede wszystkim widzimy tutaj jakąś taką dziwną konsolidację różnych tropów rasistowskich, takich wątków kolonialnych, ale też poczucia wyższości, jakiejś takiej pod tytułem nam się udało, wam się nie udało, prawda, jako pewnych elementów właśnie tej retoryki. Jednocześnie właśnie pod pretekstem toczenia wojny hybrydowej, co przypomina, że w polskim prawie nie jest w ogóle nigdzie ulokowane, tak? W polskiej konstytucji jest napis, że wojnę wypowiada Sejm, ale nigdzie nie ma, kto wypowiadał, jaki organ wypowiada wojnę hybrydową, bo nie ma takiego w ogóle twierdzenia w polskim prawie. Tak samo zresztą jak w ogóle nigdzie nie funkcjonuje, bo to jest po prostu jakiś termin z nomenklatury ośrodków natowskich przyjęty, żeby uzasadniać dalszą militaryzację, dowolne właśnie działania cenzorskie i represyjne. No i oczywiście ostatnio widzieliśmy tego przykład w postaci oświadczenia Prokuratury Krajowej w sprawie Tomasza Szmyta, któremu właśnie zarzucono, że on bierze udział w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce. No w polskim prawie nie ma czegoś takiego wojna hybrydowa, a mimo to Tomasz Szmyt bierze w niej udział i z tego paragrafu, i ma na podstawie tego oskarżenia być tam sądzony za szpiegostwo, tak? Więc jest to pewnego rodzaju słowo wytrych, który ma uzasadniać dowolne właśnie represyjne środki podejmowane przez Warszawę. Dodam, że bardzo często jeszcze ośrodki warszawskie powołują się na kwestię tego, że oczywiście, że wojna hybrydowa istnieje i ma nawet konkretną nazwę, nazywa się doktryną Gierasimowa. Bardzo często takie formułowanie pada w ośrodkach właśnie natowskich, więc pragnę poinformować, że twórca tego pojęcia, Mark Galotti, w 2019 roku dla strony Foreign Policy, czyli takiego właśnie czasopisma zajmującego się kwestią stosunków międzynarodowych, napisał z kolei, że artykuł pod tytułem "Przepraszam za wymyślenie doktryny Gierasimowa, ona nie istnieje". Więc główny tutaj trop, którym się starają posługiwać ośrodki natowskie w swojej wojnie informacyjnej, w swojej propagandzie, no to jest coś, co już jest w pojęciu zdezaktualizowanym, ale jednocześnie w samej dynamice właśnie ośrodków propagandowych bardzo ważne jest budowanie takiej retoryki, że nieważne jest źródło tej informacji, tak? Tylko po prostu to jest wiedza powszechna. Każdy wie, że trwa wojna hybrydowa, ta wojna hybrydowa nazywa się doktryną Gierasimowa. Nie drążyć, raby, nie drążyć, prawda? Tak to wygląda. No oczywiście, jak zaczniemy szukać tego źródła, to się okazuje, że źródło nie istnieje, no ale wtedy i tak taki propagandysta natowski powie, no jeżeli pan to podważa, no to pan jest co najwyżej ruską onucą, tak? Czy jakimś tam właśnie szpiegiem Putina, no bo przecież każdy uczciwy obywatel krajów NATO wie doskonale o tym, że jest wojna hybrydowa i nazywa się ona doktryną Gierasimowa, więc jest to pewnego rodzaju taki stały element propagandy. Ja jako właśnie osoba interesująca się tym tematem wielokrotnie w historii tych ważnych wojen informacyjnych, w szczególności w XX wieku, widziałem takie przykłady, gdzie powstawała jakaś teza, ale jednocześnie nie istniało na przykład źródło tej tezy, bo zostawało to źródło obalone w wyniku takiej ścisłej pracy historyków, a mimo to ta teza dalej sobie krąży, dalej cyrkuluje, tylko już na zasadzie nie, że masz tutaj źródło i sobie sprawdź w nim, tylko na zasadzie każdy to wie, kto temu podważa, ten jest ruską onucą, właśnie tam jakimś komuchem czy kimś takim. W szczególności zachęcam naszych słuchaczy, jeżeli chcą taki przykład znaleźć, to na przykład jest taki plik znany z historii Związku Radzieckiego, dokument Sisona. Są to dokumenty, które amerykański dziennikarz Sison wyprowadził właśnie rzekomo z Rosji do Stanów Zjednoczonych. I to były dokumenty mające udowodnić, że Lenin jest niemieckim agentem.
I te dokumenty były bardzo długo funkcjonowały właśnie jako taki twardy dowód, proszę bardzo, Lenin jest niemieckim agentem, mamy na papierze. No, a później nastąpiła krytyka historyczna, okazało się, że dokumenty są sfałszowane, a mimo to teza, że Lenin jest niemieckim agentem, dalej jakoś tam cyrkuluje powszechnie w środowiskach jakoś antysowieckich, antykomunistycznych. Tak? To ja chciałem jeszcze tylko, przepraszam, dodać, że ci nielegalni, w cudzysłowie, imigranci, przecież oni przyjechali na zaproszenie pani kanclerz Angeli Merkel. Jechali do Niemiec, oni nie jechali do Polski. Oni jechali przez Polskę na jej zaproszenie. To też było dosyć wyraźnie powiedziane, ale obawiam się, że nasza propaganda to jakoś wtedy pominęła. Ale oni jechali do Niemiec. Wiele samochodów było zatrzymywanych gdzieś po drodze, na autostradzie A2 czy innych drogach, jak nasi sąsiedzi zza Buga. Przecież całymi busami przewozili tych imigrantów właśnie do Niemiec za grube pieniądze. A to właśnie jeszcze powiem, że jednym właśnie ze stałych elementów retoryki związanej właśnie z usprawiedliwianiem budowy tego płotu, to jest retoryka o tym, że oni właśnie nie chcą być w Polsce, tylko chcą jechać do Niemiec. I dlatego musimy zbudować płot na Podlasiu, bo jak nie zbudujemy płotu na Podlasiu, no to wtedy Niemcy się obrażą za to, że przyjeżdżają przez Polskę ci imigranci i zbudują płot z kolei na Odrze i Polaków ci będą wpuszczać. Więc ja wtedy się śmieję z tego, że no to widzicie, tak? Czyli można budować płot i stworzyć straty środowiskowe, straty gospodarcze, czy dla mieszkańców Podlasia, a już tam z tym w Szczecinie czy gdzieś tam nie można budować płotu. No, są to podwójne standardy. I ja zachęcam wszystkich właśnie ludzi mieszkających na dowolnym innym pograniczu, żeby zadali sobie pytanie, a co by było, gdyby z dnia na dzień Warszawa arbitralnie postawiła płot, prawda, zaczęła politykę właśnie zmożonej tutaj militaryzacji tej granicy, przewozów jakiegoś wojska, instalacji, tworzenia i generalnie wprowadzania właśnie takiego zarządu wojskowo-policyjnego na granicy. No, zastanówcie się, jakbyście wy to odbierali, bo u nas takie coś miało właśnie miejsce. Więc tak to wygląda. I tutaj już pan, nie będę wracał do wątku, czy reżim zza żelaznego płotu dąży do zalegalizowania opresyjności, bo już pan to ładnie w tym wątku wytłumaczył, zwłaszcza pod kątem wojny hybrydowej. No niby zarzut się stawia, ale przecież nie ma podstawy prawnej, więc widać wyraźnie, do czego reżim dąży, do zastraszenia społeczeństwa i do wmówienia społeczeństwu, że oni tutaj są fundamentem polskości, że mają za sobą całą uśmiechniętą Polska, ale fakt, że to robią, świadczy o tym, że jest odwrotnie, dlatego że gdyby cała Polska była uśmiechnięta, to nie trzeba byłoby stwarzać bardziej opresyjnego reżimu, nie byłby po prostu potrzebny, wszyscy Polacy staliby jak jeden mur za rządem, a ponieważ boją się wschodu, widzą wyraźnie, tak jak kiedyś analogicznie, no wschód też się bał zachodu, my też w czasach PRL-u pokazywaliśmy uciekających do Berlina jako zdrajców, a pokazywaliśmy, że za żelazną kurtyną jest bieda, nędza i tak dalej, i tak dalej. I teraz widać, że reżim zachodni, który zbankrutował, robi to samo względem potężnego, bogatego wschodu, ale to też jest temat, myślę, na zupełnie osobną audycję. Nasz czas mało dobiega końca, więc chciałbym tutaj poprosić pana o takie krótkie podsumowanie. Wspominał pan o szkodach środowiskowych, społecznych, gospodarczych. No to teraz zastanówmy się nad ostatnim wątkiem, czyli szkody polityczne. Jak pan to ujmie, jakby pan to podsumował? Podstawową szkodą polityczną jest oczywiście wpisanie się w scenariusz zaplanowany w ambasadach USA i Berlina, czyli właśnie rozgrywania Polski, likwidacji polskiej państwowości na rzecz czegoś, co zresztą oni sami nazywają wschodnią flanką NATO, czyli całkowitego zrzeszenia się suwerenności polskiej na rzecz interesów ośrodków natowskich. Te przechwycenie no oczywiście jest związane z pogłębiającą się utratą suwerenności przez Polskę i grania w scenariusz właśnie przewidzianej konfrontacji. Ta konfrontacja jest oczywiście dość śmieszna w kontekście jakiegoś też szerszego tematu historycznego, no bo z jednej strony mamy Niemców, którzy wybili 6 milionów Polaków w latach 40., a z drugiej strony mamy Białorusinów, którzy były napięcia polsko-białoruskie, wiadomo, w szczególności związane z tymi, którzy wymachiwali pod paską właśnie to biało-czerwono-biało w latach 40. i tam razem z Niemcami właśnie byli to tak zwani prozachodni Białorusini, którzy tutaj wybijali, organizowali represje względem ludności polskiej i żydowskiej.
ale mamy taki element właśnie wchodzenia w walkę za obce interesy, bo wszyscy doskonale wiemy, że te środowiska, które w Polsce uwiły sobie gniazdko, chociażby rząd Białorusi na uchodźstwie pani tam Cichodajskiej i Łapuszki, czy chociażby rząd Rosji na uchodźstwie, który działa w Jabłonnej, rząd Ili Ponomariewa, tak zwana Duma Rosyjska na uchodźstwie, czy chociażby jeszcze inna taka banda, która się nazywa Forum Swobodnych Narodów Post-Rosji, gdzie tam siedzą prezydent Tatarstanu na uchodźstwie, prezydent Jakucji na uchodźstwie, to wszystko siedzi w Warszawie, tak? Więc od razu informuję Polaków, że wy nie tylko utrzymujecie pasożytu z wiejskiej, ale też utrzymujecie jakąś bandę po prostu rządów innych, tak zwanych rządów na uchodźstwie, które są infrastrukturą do konfrontacji między NATO, a właśnie Rosją i Białorusią. Więc to jest wchodzenie na drabinę eskalacyjną, tak, i po prostu tracenie tego możliwości wykonania zwrotu na wschód i całkowitego bez alternatywnego podporządkowania się interesom zachodnich ośrodków, które oczywiście wielokrotnie dość pogardliwie się do kwestii polskiej i polskości odnosiły, które instrumentalnie zawsze używały kwestię polską dla swoich celów. Przypominam, że w czasie okupacji niemieckiej na Polsce zawsze bardzo chętnie odwoływano się do tej tradycji powstań antyrosyjskich, przede wszystkim powstania styczniowego, tak, chociażby generalne gubernatorstwo miało monety z Emilio Plater, banknoty takie emitowało, więc ta tradycja powstania styczniowego nie była wcale czymś, z czego się nigdy ta opcja niemiecka wstydziła, bo zawsze można było tę kartą zagrywać, żeby szczuć właśnie Polaków w kierunku wschodnim i całkowicie ich rozbrajać, jeżeli chodzi o możliwość dania odporu tym wpływom z zachodu, zarówno wpływom oczywiście kulturalnym, jak i wpływom politycznym. To też widoczne jest w kolejnych komisjach, którymi się teraz Warszawa przerzuca w sprawie badania wpływów rosyjskich, czy białoruskich, czy jeszcze jakichś innych, a wszyscy doskonale wiemy, że gdyby miała faktycznie powstać komisja badająca obce wpływy w Polsce, kto siedzi na tym słynnym Jurgielcie, znany termin z pierwszej Rzeczypospolitej, no to oczywiście byłaby to komisja badająca przede wszystkim wpływy niemieckie i amerykańskie w Polsce, tak? Wszyscy doskonale o tym wiemy, że to... I wtedy okazałoby się, że w polskiej polityce nie ma nikogo, w sumie kogo nie można było przed taką komisją postawić, bo ci ludzie dość ostentacyjnie i jawnie się zresztą tym chwalą, że ich tam ambasador właśnie niemiecki czy amerykański pogłaszcze po główce, prawda, zrobi z nimi zdjęcie, tam jeszcze najlepiej przyjdzie z nimi na gay paradę w Warszawie i tego rodzaju jakieś kwestie, więc tak to u nas wygląda. No i ta głęboka kolonizacja umysłowa, jak i kulturowa, no bo przypominam, że wystarczy przejść się do dowolnej tam kina, czy księgarni, czy gdziekolwiek w Polsce, no to zobaczy pan, że tam nie ma literatury krajów z nami sąsiadujących, tak, tam nie ma pisarzy białoruskich, tam nie ma pisarzy ukraińskich, litewskich, czeskich, tylko tam wszędzie będą anglosasi, tak, wszędzie będzie anglosas, widoczne albo Polacy, którzy jakoś tych anglosasów próbują naśladować. To jest element kulturowej kolonizacji, która oczywiście też się odbija właśnie na takim myśleniu, że bardzo wielu ludzi w Polsce, szczególnie tych młodszych, ma wręcz takie przekonanie, że tak powiem, że Nowy Jork jest bliżej niż właśnie Grodno chociażby, tak, że tak powiem, na tych mapach mentalnych, jak to się czasami mówi w Warszawie, oni całkowicie są jakby po drugiej stronie globusa ulokowani, a wystarczyłoby chwilę się zastanowić, żeby stwierdzić, że w zasadzie no to Egipt jest bliżej dla Polski geograficznie niż chociażby właśnie ten ukochany przez wielu Waszyngton. Mamy tutaj dosyć duże wyzwanie i dosyć duże zadanie i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy te zadania realizować. Myślę, że mnie ja pan doskonale rozumie. Jeszcze słowem zakończenia, jak rozumiem, już przechodzimy do tego, to jeszcze dla naszych słuchaczy chcę powiedzieć tak z perspektywy właśnie regionu, że w 2016 roku, jakbyśmy się cofnęli, to dla regionu było obiecane, tak, po pierwsze ogromne przychody z tranzytu przez podpięcie się pod nitkę jedwabnego szlaku, to pierwsza rzecz, bardzo nagłośnione tutaj to było i tam bardzo dużo reklamowano chociażby kursów języka chińskiego w Białymstoku wtedy, a po drugie, że będą przychody z turystyki, tak, że będzie właśnie ten zielone płuco Europy, Białowieża, park i tak fajnie w ogóle, naturalnie. Mamy rok 2024, wszyscy partnerzy związani z tym potencjalnym tranzytem to są teraz na celowniku Warszawy w imieniu wojny jakichś takiej ideologicznych celów, tak, konfrontacyjnych, a z kolei jeżeli chodzi o kwestię ekologiczną, kwestie środowiskowe, no to z kolei tutaj Warszawa przelicytuje się, kto, czy przekopać, czy zalać, czy zaminować, czy zadusić wszystkie zwierzęta tym drutem żyletkowym. W tym kontekście jeszcze polecę taki raport, który się za nią ukazał, mianowicie raport, który się nazywa Koncytryna zabija,
który właśnie dokumentuje również w formie fotograficznej przykłady tego, jak ten drut jest wykorzystywany do uśmiercania zwierząt, do duszenia ich. Tyle słowem zakończenie z mojej strony. No jeszcze nie skończyliśmy. Natomiast tutaj to jest takie podsumowanie naszej dzisiejszej audycji, bo niestety, ale nam czas naprawdę już dobiega końca. Ja tylko przypomnę, że Tusk z okazji rocznicy zdobycia Monte Cassino w swoim przemówieniu, gdzie odgrażał się, że wygniecie jak pluskwy wszystkich, którzy są za wschodem, bo to są szkodnicy jego zachodniej Polski, ale przede wszystkim mówił, że to są szkodnicy interesów Zachodu. Tusk ani razu nie wspomniał o interesie Polski. Tusk za każdym razem mówił interes Zachodu, interes NATO, interes transatlantyczny, interes Stanów Zjednoczonych. Ani razu, ani słowem nie wypowiedział się na temat interesu Rzeczypospolitej Polskiej, której jest przecież gauleiterem. Po raz zresztą kolejny. To ja od siebie tyle. Czy pan, panie Karolu, chciałby coś jeszcze tak już na koniec, coś zareklamować, coś zapropagować, coś zaproponować? Znaczy, więc tak, po pierwsze zachęcam oczywiście do subskrybowania, wejścia na mój kanał YouTube Kargul, będę tam co jakiś czas wrzucał nowe materiały, również zachęcam, mam na Twitterze konto o tej samej nazwie, oprócz tego zachęcam do polegowania chociażby takich kanału Twitter Podlaska Alternatywa, czy też do polubienia na Facebooku takiego środowiska jak właśnie Stowarzyszenie Nie dla Muru, czy Podlaskie Pogotowie Humanitarne, żeby rozumieć, jakie sytuacje, jakiego rodzaju konflikt powstaje w obecnych czasach między regionem Podlasia, a z kolei tą polityką Warszawy konfrontacyjną. To, co pan powiedział, redaktor, jeszcze o tych wypowiedziach Tuska, to jest to oczywiście kwestia głęboko martwiąca, ponieważ widzimy likwidację właśnie polskiej państwowości, polskiej suwerenności pod pretekstem wpisywania się w zapotrzebowanie obcych ośrodków, między innymi właśnie ta retoryka o tym, że no w zasadzie już nie mamy Polski, tak, tylko mamy wschodnią flankę NATO i oczywiście jesteśmy silni, zwarci i gotowi w tym sojuszu, a wystarczyłoby prześledzić historię, chociaż to już nie na tą audycję, że te sojusze amerykańskie budowane po II wojnie światowej były sukcesywnie odcinane, niszczone i cynicznie wykorzystywane przez Waszyngton tak długo, jak długo dało się wydoić z tych ludzi, chociażby czy to ofiarę krwi, czy ofiarę finansową, tak długo oczywiście byliśmy silni w sojuszach, a jak tylko okazywało się, że Amerykanie musieliby od siebie coś dołożyć, no to od razu zwijali interes i szli szukać nowych frajerów. No dzisiaj znaleźli takich frajerów w Warszawie i w Wilnie. Także na Łotwie, także w Estonii, także na Ukrainie dużo ich znaleźli, aczkolwiek to jest za mało, żeby utrzymać walącego się zgniłego kolosa. A ja Państwa zapraszam do współpracy, zapraszam do kontaktu. Naszym celem jest wolna, wspólna Polska, wolna spod zachodniej okupacji, wolna spod warszawskiego reżimu kolonialnego, utrwalaczy kolonializmu. Dziękuję serdecznie. Słuchaliście Państwo rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś, nasz cykl Rozmowy Polaków. Moim Państwa gościem był Karol Niemacewicz, prowadzący Daniel Mikusek. Do widzenia, do usłyszenia Państwu. Do widzenia, do usłyszenia, pozdrawiam.